Dzień dobry, witam serdecznie na kanale. Wiosna, zaraz będzie wiosna i już ta kalendarzowa. No fakt, dzisiaj nie jest to najpiękniejszy dzień. Jeszcze niedawno pruszył malutki śnieg, ale tak trzeba, swoje trzeba zrobić i dzisiaj będę chciała zacząć już uzupełniać kompostownik, który wcześniej był przygotowany. Wszystko dopiero zaczynam w tym roku, bo jak pewnie większość z Was już wie, no po tej przerwie, kiedy nas nie było tutaj, no po prostu nic się takiego nie działo. I to będzie pierwszy rok, kiedy będziemy mieć kompostownik. Zacznę go uzupełniać i pokażę Wam, jak to wszystko będzie wyglądało. W wolnych chwilach starałam się zebrać jak najwięcej informacji, co mogę w takim kompostowniku umieścić, czego lepiej nie dawać, jaki materiał będzie najlepszy. Starałam się, aby to... Dużo oglądałam takich permakulturowych ogrodów. Patrzyłam, jak mniej więcej czego ci ludzie używają przy uprawie roślin, czy co wkładają do kompostownika. No i ja też postaram się wykorzystać ich pomysły. Może trochę zebrać, część ze sobą, bo no wiadomo, nie każdy ma takie same zasoby i dlatego postaram się to tak trochę połączyć. Ważną rzecz, którą zauważyłam i później fajnie to wyglądało, warto używać kartonów, dlatego że tam jest celuloza i dżdżownice bardzo to lubię, bardzo chętnie po prostu goszczą. Tam, gdzie jest właśnie celuloza, gdzie jest karton, jest to przerabiane, więc w kompostowniku jak najbardziej pożądana rzecz. Czyli będę dawała dużo kartonów, a resztę to postarałam się tak pozbierać. To, co mam tutaj, jakieś zasoby z działki, coś po cięciu krzewów, no jakieś tam trawy do usunięcia, nawet liście, które mam, które muszę gdzieś pozbierać. Na pewno będzie to będą takie powiedzmy odpadki kuchenne, czyli jakieś obierki, skorupki jajek, obierki z ziemniaków. Wiem, że nie można dawać jedzenia, ale u mnie tak, mam trochę taki mały miks w moim takim koszu domowym. I aby nie szło bezpośrednio nic, co mogłoby zachęcać szkodniki, zwabiać zapachem, postaram się wcześniej to po prostu tak przerobić. Zaleję to wodą na kilka dni i dopiero później wleję to w kompostownik. Gdyby coś było, co mogłoby zachęcić właśnie szkodniki. No ale po prostu nie dajemy jedzenia, nie dajemy mięsa, coś co może... no mieć jakieś dziwne procesy gnilne. To nie jest pożądane w kompostowniku. Tak jak wspominałam, obierki z nie wiem, ziemniaków, cebuli, jakieś skorupki po jajkach, wszystko to można jak najbardziej użyć. No do tego to, co jeszcze gdzieś ja znajdę u siebie na podwórku, wszystko postaram się Wam pokazać. No i mam nadzieję, że... Pewnie jeszcze nie w tym roku, ale może w następnym już będzie super kompost. Chociaż jak się uda, to może i w tym roku jeszcze coś z tego wyjdzie. Pierwsze, od czego zacznę, to będzie wyłożenie tutaj dna kartonami. Tam myślę, że w razie gdyby coś się działo, to pójdzie jeszcze dodatkowo poprzeczka, ale to jeszcze zobaczymy. Tą stronę na razie zostawię pustą, ponieważ po jakimś czasie warto będzie przerzucić ten kompostownik w drugi pojemnik, no a tutaj będzie od początku dokładane. Taki mam plan i tak widziałam, że po prostu ludzie tak robią, ci, którzy mają większe doświadczenie. Tak jak też wspominałam, tutaj mam takie no, odpadki kuchenne, że tak powiem. Widać, że ktoś tu się niestety dobierał, ale to co widać to nie jest no nie jest to jakiś miły widok. Są to po prostu obierki i bałam się, że może coś być, co będzie zachęcało szkodniki, dlatego po prostu zalałam to wodą, niech to sobie tam się przerobi. Jak widać ktoś już tu zaglądał, bo na przykład ręczniki papierowe ja też wrzucam. To jest tak jak karton, rolka z papieru, wytłoczki po jajkach. Wszystko co mamy, co jest takie organiczne. No nie dajemy kolorowych kartonów, jakieś naklejki też warto byłoby pozdzierać. No i działamy. Ok, pierwsza warstwa już jest. Mamy jakieś kartony. To, co na razie znalazłam tak właściwie gdzieś na zewnątrz, po prostu różne już trochę zużyte. Kolejna warstwa to będą iglaki. Iglaki, które uzyskałam po prostu z przycięcia drzewek na wiosnę. Były za bardzo rozkrzeczone, trzeba było je przysiąć. No i tutaj tylko tak ogólnie one nie będą tak wielkie. Też muszę je przyciąć i wyłożę tak dosyć ładnie dno. To są to, co nazbierałam. I nie pójdzie to wszystko na raz, tylko postaram się zrobić trochę iglaków, trochę trawy, później znowu kolejną warstwę. Gdzieś jeszcze będzie ziemia. No i zamówiłam taki obornik. Bardziej może słomę, ale z dodatkiem czegoś, więc to też dojedzie do mnie, tylko nie wiem, czy dzisiaj się uda. Trochę dużo tego wszystkiego na raz i nie wiem, czy się wyrobię. Ale jak się wyrobię, to dogram dzisiaj, jak nie, to kolejnym razem. Po prostu pokażę Wam, jak mniej więcej będzie to wyglądało warstwowo. Więc biorę się teraz za układanie tych iglaków. Jeszcze nie pokazałam, a już widać w tle. Mam też takie gałęzie z borówki amerykańskiej, którą przecinałam ostatnio. One też zostaną użyte, ale muszę je po prostu w mniejsze kawałeczki pociachać. No wiadomo, będzie szybciej, lepiej. To powinna być tak bardziej zrębka niż po prostu wielkie gałęzie. Kolejna warstwa to są gałązki. Idę po więcej. Chciałam tylko powiedzieć tak. Malina, która rosła, ale już nie rośnie. Też będzie użyta do kompostownika, też pójdzie do ścięcia. Ta część pod siatką też będzie użyta albo do kompostownika, albo do podwyższonych grządek. Widzę, że tutaj będzie trochę do zebrania, jak widać. To, co gdzieś tu już w sadzawce rosło. Myślę, że powyciągam to. Myślę, że z czasem to wydobędę, ale to, co jest tutaj na brzegu, będę chciała wygrabić, żeby było dosyć ładnie. I też pójdzie to do kompostownika. Więc tak naprawdę postaram się wykorzystać to, co mi tutaj przez te kilka lat natura zostawiła, to, co po prostu było trochę zaniedbane, to użyję tego do kompostownika, no i zobaczymy, co z tego będzie. Kompostownik już powoli się uzupełnia, chociaż jeszcze daleko, ale tak, jak widzieliście, przywiozłam trawę, dałam już te swoje obierki kuchenne, troszeczkę przysypałam to ziemią, bo akurat kilka kretowisk miałam dosłownie rzut beretem. Jeszcze tak, będę chciała poczekać na warstwę tego obornika, który zechcę dać tutaj, no i później znowu będę tam budowała, dokładała. Póki co idę dalej pozyskiwać materiał. Do usłyszenia później. Moi drodzy, dostałam trochę obornika ze słomą. Taki prezent. Użyłam już, włożyłam to w kompostownik, ułożyłam już kolejną warstwę. Tak to wygląda. Czyli tak, na samym dole był karton, są ułożone kartony, później są gałęzie igliwo, to jest ta warstwa taka drenażowa. Dałam też trochę właśnie trawy, suchej trawy, liście, wrzuciłam już skorupki jajek, to jakieś tam odpadki z domu, tak jak wspominałam. Przysypałam to trochę ziemią z góry i jeszcze teraz dałam tą słomę z taki obornik. To co użyłam, to ta słoma, to po prostu jest wybrane od kurczaków, więc kto się orientuje, to wie, o co chodzi i co dokładnie tam jest. Ale myślę, że to będzie taki dosyć dobry materiał. No i dalej będę uzupełniała już tym, co będę miała, w górę i tak myślę, że prawie do wysokości tego kompostownika, powiedzmy 1,20 m, może będzie trochę więcej. No i to już będzie się przerabiało przez jakiś czas. Później to przerzucę, zobaczę, będę musiała zobaczyć, jak to po prostu się przerabia, czy już coś się zmienia. Tylko tak, jakąś tam każdą warstwę mniej więcej, którąś warstwę trzeba będzie przysypać, po prostu użyć ziemi. Aby przyspieszyć ten proces ogólnie przerabiania, można używać gnojówek, można kupić preparaty przyspieszające. Tak, wstępne informacje, które uzyskałam, to przerabianie takiego jednego kompostownika, takiego jednego boksu, to jest około 18 miesięcy. No może być szybciej, może być dłużej, no może dłużej to nie. No ale tak, ja się postaram ogólnie ten proces przyspieszyć, żeby przynajmniej na następny rok, żebym już miała gotowy kompost. I tak, co jeszcze dosyć ważne jest też miejsce. Dobrym miejscem będzie takie zacienione trochę miejsce, niezupełnie taki przewiew, nie cały czas słońce, więc myślę, że tutaj akurat tak wygląda, że to jest takie dosyć idealne miejsce. No wiadomo, to coś będzie przycięte, ale jednak cień też będzie. Można nie dajemy żadnych kości, nie dajemy mięsa z jakichś tam odpadków typowo obiadowych, że tak powiem. Tego nie dajemy, bo będzie bardzo niemiły zapach i możemy zwabić też właśnie szkodniki. Więc to też mi pani podpowiedziała, tego nie można dawać. Trzeba nawadniać, na pewno trzeba to podlewać, nie może być za sucho. No ja akurat do wody nie mam daleko, więc wszystko więc no wszystko mam, powiem tak, wszystko mam, ważne tylko, aby to działało i się przerabiało i jak najszybciej był ten kompost. Więc ja dalej działam, będę jeszcze dorzucała to, co będę miała. Będę miała więcej skorupek, ale część po prostu tego materiału, tak jak wspominam, użyję do skrzyń, do podwyższanych grządek, więc no nie wszystko. Taki jest, mam dosyć dużo skorupek po jajkach, ponieważ akurat wylęgają mi się kurczaki. Mam dwa inkubatory nastawione, znaczy miałam dwa, jeden jeszcze został inkubator, z jednego już mam kurczaczki, czyli tak, no jajka, skorupki też na bieżąco, no i po prostu, no cóż, działamy dalej. Jeżeli będę miała jakieś nowe, ciekawe informacje, postaram się wszystko dodawać pod filmem w komentarzu, w opisie filmiku, tak żeby nie tylko sam filmik był do obejrzenia, ale także co jeszcze tam można zastosować, co polepszyć lub co zmienić, no bo wiadomo, ja sama też uczę się, też na czyichś powiedzmy błędach, ale też na swoich, może coś zrobię trochę nie tak, można było zrobić lepiej, zawsze można niby zrobić lepiej, tak mam nadzieję, że ten filmik będzie pomocny, no a gdyby coś miała zmienić, to po prostu będę to dopisywała w samym opisie filmu, postaram się, żeby było po prostu jak najlepiej. No i starajmy się wykorzystać to, co mamy, to, co nam natura gdzieś tam dała, to, co zostało. Jeszcze przytnę te maliny właśnie, jeszcze się dowiem, które maliny mi owocowały, które nie. Także do usłyszenia w kolejnym filmiku.